Zniszczył ją pożar, dziś znów lśni nowością. W dawnym opactwie benedyktynek w Jarosławiu otwarto wyremontowaną zabytkową basztę. W jej wnętrzu powstanie sala pamięci o węgierskim bohaterze narodowym księciu Franciszku II Rakoczym, który właśnie w opactwie znalazł bezpieczne schronienie po upadku powstania przeciwko Habsburgom. W uroczystości otwarcia baszty wzięła udział delegacja z Węgier z przewodniczącym Węgierskiego Zgromadzenia Narodowego. Pożar w baszcie wybuchł w lipcu ubiegłego roku. Ogień niemal doszczętnie zniszczył drewniany dach i wnętrza. Na szczęście obiekt był ubezpieczony, więc pieniądze z polisy pozwoliły na rozpoczęcie odbudowy. Pomogło też Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, konserwator zabytków i samorząd województwa. Prace były wyjątkowo trudne, ale ich efekt jest imponujący. Otwarzane zostało wszystko w sumie z wyobraźni i z elementu to udało się uratować cały dach, szczególnie konstrukcja więźby dachowej. Wzmocniono i wyczyszczono także wiekowe ceglane ściany i sklepienia. Pomoc w zagospodarowaniu baszty zaproponowali Węgrzy, bo dawne opactwo benedyktynek ma dla nich szczególne znaczenie. W latach 1703-1711 mieszkał tu węgierski bohater narodowy, książę Franciszek II Rakoczy. W opactwie schronił się po upadku powstania przeciw Habsburgom. Być może mieszkał nawet w tej baszcie, dlatego od teraz nosi ona imię Rakoczego, a Węgrzy chcą wyposażyć jej dwa poziomy. W górnym chcieliby odtworzyć jakby mieszkanie Rakoczego z XVII wieku, wszystkie meble według ich wiedzy, jak on tutaj mógł mieszkać. A w dolnej części być może powstanie taka sala na przyjęcie grup wycieczkowych, które będą mogły na przykład oglądać filmy, spotykać się z przewodnikami, mieć jakieś lekcje. Oczywiście dotyczy to też polskich grup. Postać Rakoczego upamiętnia także stojący naprzeciwko baszty tzw. kopijnik, czyli specjalny ozdobny słup stawiany w hołdzie zasłużonym węgierskim wojownikom. Opiekujący się jarosławskim opactwem liczą, że nowe atrakcje przyciągną tu kolejnych turystów. Węgrzy są w ogóle zainteresowani tzw. Galicją. No wiadomo, mamy Forty Przemyślu, większe tutaj się boje toczyły podczas I wojny światowej. I jest to dla nich takim magnesem patriotycznym dla nich. I liczymy na to, że opactwo wpisze się dobrze. Pochodzące z XVII wieku dawne opactwo benedyktynek w Jarosławiu to jeden z najlepiej zachowanych obronnych klasztorów w Polsce. Jest tu 9 baszt i ponad kilometr murów. Od kilku lat trwają przy nich prace remontowe. W ubiegłym roku udało się odnowić tzw. basztę morską i położone w sąsiedztwie najbardziej zagrożone ceglane umocnienia.